Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Augustowa. Z uwagi na to, że w chwili obecnej, a właściwie już od poprzedniej kadencji, my jako radni miejscy, radni powiatowi, nie mamy możliwości publicznie zadawania pytań, zgłaszania interpelacji w czasie trwania sesji Rady Miejskiej, postanowiłam, że te swoje wnioski i interpelacje będę państwu publikowała w taki właśnie sposób, w formie wypowiedzi. Naszym podstawowym obowiązkiem wobec państwa jest to, żeby takie interpelacje zgłaszać w waszym imieniu, żeby w waszym imieniu rozwiązywać różne problemy. Ale żeby to robić, musimy mieć takie narzędzia. W tej chwili niestety takich narzędzi nie mamy. Nie mamy możliwości, żeby o tym publicznie rozmawiać. Kiedyś była taka dobra praktyka w latach rządów Leszka Cieślika czy za burmistrza Kazimierza Korzuchowskiego, że na początku sesji radni zadawali pytania urzędnikom, zadawali pytania burmistrzowi i w trakcie sesji urzędnicy czy burmistrz przygotowywał te odpowiedzi i te odpowiedzi wszyscy radni i mieszkańcy mogli usłyszeć na koniec obrad. W tej chwili, tak jak podkreślam, takiej możliwości nie ma. W związku z tym ja przedstawię państwu w tej chwili, co zgłosiłam na ostatniej sesji, a czego nie mogłam zrobić publicznie. Do budżetu na przyszły rok zgłosiłam takie propozycje. Budowa dworca PKS, którego w Augustowie nie ma i od tylu lat rozmawiamy na temat miejsca, w którym mogłyby się zatrzymywać autobusy PKS-u i innych operatorów również. Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej na rynku Zygmunta Augusta, czyli tak zwany atol. Proponujemy, żeby ten budynek nie został zniszczony, a zaadaptowany na cele kulturalno-turystyczne. Plac zabaw dla dzieci do lat 3 w parku Herberta na Lipowcu. Bo wszystkie place, które są budowane w Augustowie, są przeważnie dla dzieci starszych. Nie ma takiego miejsca, gdzie mogłyby się bawić młodsze dzieci. W związku z tym, na prośbę mieszkańców Lipowca, zgłaszam taki wniosek do budżetu na rok 2025. Proponuję też, żeby w budżecie na przyszły rok znalazły się finanse na namiot pneumatyczny dla Centrum Sportu i Rekreacji, który byłby rozkładany na okres zimowy na Stadionie Miejskim. Proponuję też założenie około 1 000 000 zł na zagospodarowanie plaży nad jeziorem Necko przy Sanatorium Augustów. Jest to największa, najbardziej ulubiona plaża zarówno przez mieszkańców, jak i przez odwiedzających gości w sezonie letnim, ale nie tylko w letnim. I ta plaża od wielu lat jest w takim stanie, jaki jest i naprawdę przydałoby się, żeby to uporządkować. Od wielu lat również w imieniu branży turystycznej zwracam się z prośbą o zakupienie i zamontowanie witaczy na wjazdach do Augustowa, informujących o tym, że zbliżamy się czy wjeżdżamy do miasta uzdrowiska, że jest to miasto przyjazne dla ludzi i w związku z tym na każdym wjeździe w Augustowie, do Augustowa, z każdej strony, od Warszawy, od Białegostoku, od Ełku i od Sejm, proponuję, żeby takie witacze postawić. Proponowałabym również dokonać ekspertyzy dotyczącej rozwoju funkcji uzdrowiskowych Augustowa, a to z tego względu, że od wielu lat toczy się dyskusja, w jakim kierunku winien rozwijać się Augustów. Myślę, że taka ekspertyza rozwiałaby wszelkie wątpliwości, jaki jest największy potencjał naszego miasta. No i oczywiście kolejne pieniądze uważam, że powinny być przeznaczone na eksploatację borowiny. Bo jeżeli nie będziemy eksploatować borowiny, nie będziemy jej wydobywać, możemy na zawsze stracić status miasta uzdrowiska. A w związku z tym dwa istniejące sanatoria stracą kontrakty. To są, proszę państwa, miejsca pracy. I to są takie wnioski, które złożyłam do budżetu na rok 2025.
Złożyłam również 4 interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy kanalizacji deszczowej w mieście. W związku z tym, że na wiosnę zeszłego roku były podtopienia na ulicy Świerkowej, poprosiłam o informację, kto odpowiada za stan kanalizacji deszczowej w mieście, czy została wykonana inwentaryzacja całego systemu, czy w związku ze zgłaszanym problemem zalewania ulicy Świerkowej była wykonana jakakolwiek interwencja, jeżeli tak, jakie są wyniki i wnioski kontroli, jakie działania zaradcze zostały podjęte. Kolejny temat dotyczy nieruchomości przy ulicy Klubowej. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem w stanie, myślę, że mogę powiedzieć, zagrażającym może życiu. Jeżeli ktoś tam wejdzie do środka, to nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale stoi to już puste od chyba ponad roku albo i dłużej i jak do tej pory nie wiadomo, jakie są plany co do tej nieruchomości. Albo to powinno się sprzedać, albo nie wiem, no bo remontować to raczej się nie nadaje do remontu. Kolejne moje pytanie dotyczy kładki i wieży widokowej nad rzeką Nettą. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale został wyłoniony wykonawca tej kładki, a w budżecie zostały zaplanowane pieniądze, i to duże pieniądze, to był 1 000 000 zł na projekt i całą dokumentację dotyczącą tej kładki. W chwili obecnej nie mamy żadnych informacji, czy ten projekt jest realizowany, jakie środki zostały już wydane na to, czy w ogóle zostały wydane, czy projekt może został odłożony na półkę. Proszę o taką informację pana burmistrza. I kolejna interpelacja dotyczy nowego narzędzia medialnego, który pojawił się w magistracie. Proszę o informację, kto jest właścicielem profilu facebookowego pod nazwą Augustów TV, z czego jest finansowany, kto zajmuje się realizowaniem materiałów dla Augustów TV, jakie są dotychczasowe wydatki związane z tym przedsięwzięciem i jakie są zaplanowane na rok 2025. To są główne interpelacje. Zapytałam również pana burmistrza, skąd się wziął pomysł dotyczący, przepraszam, rozszerzenia strefy płatnego parkowania przy basenie, bo tak to chyba trzeba nazwać. Ten parking został przez wiele lat był użytkowany głównie przez osoby, które korzystały z pływalni miejskiej. W tej chwili parking ten został zamknięty. Koszt korzystania z basenu został zwiększony dla tych osób o koszt postoju na parkingu. Z dostępem pewnie też jest problem. I z tego co pamiętam, to była zawsze taka metoda, że w tych sprawach te sprawy ustalaliśmy na sesji Rady Miejskiej. Ale nie przypominam sobie, żeby ten temat był na poprzednich sesjach poruszany. Nie wiem, skąd taki pomysł, czyj to pomysł, z czego wynika, dlaczego i komu ma to służyć. W związku z utworzeniem tego płatnego parkingu została również zmieniona organizacja ruchu na ulicy Sucharskiego, a to powoduje bardzo niebezpieczne sytuacje. Mieszkańcy zgłaszają ten problem, że jest w tej chwili niebezpiecznie, kiedy wyjeżdża się z tych węższych osiedlowych uliczek na ulicę Sucharskiego, dlatego że po obu stronach stoją samochody, co do tej pory było niemożliwe. Ale z uwagi na to, że pojawił się ten parking płatny przy basenie, to ludzie teraz, mieszkańcy, mogą stawać po obu stronach ulicy Sucharskiego. W związku z tym znowu stworzyła się taka niebezpieczna sytuacja. I te wszystkie zagadnienia złożyłam na ręce pana burmistrza i oczekuję na odpowiedź. Miałam nadzieję, że będę mogła taką odpowiedź, bo niektóre te pytania, jak Państwo słyszycie, są proste tak naprawdę i myślę, że urzędnicy mogliby odpowiedzieć natychmiast. Nie wiem, jaki jest powód tego, że pan burmistrz nie chce tych interpelacji i pytań
słuchać w czasie sesji i na nie od razu odpowiadać. Czy jest to jakaś tajemnica? Myślę, że nie powinna być, szczególnie nie przed mieszkańcami Augustowa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze na koniec przypomnieć, że od kilkunastu dni funkcjonuje w Augustowie jedyne biuro poselskie posłów Krzysztofa Truskolaskiego i Jacka Niedźwieckiego przy ulicy Młyńskiej 34 na parterze. Jest to również siedziba radnych miejskich i radnych powiatowych Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo chętnie się z Państwem spotkamy. Przypominam, że dyżury są w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. I pierwszy dyżur wypada 18 listopada od godziny 15.30 do 17.00. Kolejny, z tego co pamiętam, 16 grudnia 2024 roku, również w tych samych godzinach od 15.30 do 17.00. Z wszelkimi pytaniami, zagadnieniami, prośbami, wnioskami serdecznie Państwa zapraszamy. Również tutaj można będzie się spotkać z posłami Koalicji Obywatelskiej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo.